Annuncio vobis gaudium magnum <clears> Habemus <throat> papam Chrwała Trójcy Świętej w Zesłaniu Ducha Świętego, Katecheza Świętego Jana Pawła II, wygłoszona 31 maja 2000 roku. Chrześcijańska Pięćdziesiątnica, uroczystość zesłania Ducha Świętego, ukazana jest w tekstach Nowego Testamentu w różnych aspektach. Zaczniemy od aspektu, o którym mówi wysłuchany przez nas fragment z dziejów apostolskich. Znalazł on natychmiastowe odbicie w umysłach wszystkich, w historii sztuki, a także w samej liturgii. Święty Łukasz w swym drugim dziele umieszcza dar ducha w Teofanii, czyli w uroczystym Bożym objawieniu, które poprzez symbol nawiązuje do tego, czego doświadczył Izrael na Synaju. Szum, gwałtowny wicher oraz ogień. Przypominające błyskawice wskazują na boską transcendencję. W istocie, to Ojciec przekazuje dar Ducha poprzez działanie uwielbionego Chrystusa. Mówi o tym Piotr. Jezus, wyniesiony na prawicę Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i zesłał Go, jak to sami widzicie i słyszycie. Jak poucza katechizm Kościoła Katolickiego. W dzień Pięćdziesiątnicy Duch Święty zostaje objawiony, dany i udzielony jako osoba boska. W tym dniu zostaje w pełni objawiona Trójca Święta. Rzeczywiście, cała Trójca Święta uczestniczy w objawieniu się Ducha Świętego zesłanego na pierwszą wspólnotę oraz na cały Kościół wszystkich czasów jako pieczęć nowego przymierza, zapowiadanego przez proroków jako umocnienie świadectwa i jako źródło jedności w różnorodności. Apostołowie w mocy Ducha Świętego głoszą zmartwychwstałego, a wszyscy wierzący w swych różnych językach, a zatem w swych kulturach i na przestrzeni swych dziejów, wyznają jedną wiarę w Pana, głosząc wielkie dzieła Boże. Warto zauważyć, że gdy judaistyczny komentarz do Księgi Wyjścia Nawiązuje do dziesiątego rozdziału Księgi Rodzaju, przedstawiającego mapę siedemdziesięciu narodów, które, jak sądzono, stanowiły całą ludzkość, prowadzi je wszystkie na Synaj, by słuchały Słowa Bożego. Na Synaju głos Pana podzielił się na siedemdziesiąt języków, aby wszystkie narody mogły pojąć. Podobnie w Łukaszowym opisie pięćdziesiątnicy słowo Boże poprzez apostołów, zwraca się do ludzkości, by wszystkim ludom, w ich różnorodności, głosić wielkie dzieła Boże. Jednakże w Nowym Testamencie mamy inną jeszcze relację, którą moglibyśmy nazwać pięćdziesiątnicą Janową. W czwartej bowiem Ewangelii zesłanie Ducha Świętego umieszczone jest w opisie wieczoru wielkanocnego i ściśle powiązane ze zmartwychwstaniem. Czytamy u świętego Jana. Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: Pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Również i w tym janowym przekazie jaśnieje chwała Trójcy Świętej. Z martwych wstałego Chrystusa, objawiającego się w swym uwielbionym ciele. Ojca, który jest źródłem misji apostolskiej, oraz ducha świętego zesłanego jako dar pokoju. W ten sposób spełnia się obietnica złożona przez Chrystusa w tych samych murach w pożegnalnej mowie do uczniów. Pocieszyciel duch święty, którego ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Obecność Ducha Świętego w Kościele ma na celu odpuszczanie grzechów, przypominanie o Ewangelii i jej realizacji w życiu i dążenie do coraz głębszej jedności w miłości. Symboliczny akt tchnienia nawiązuje do aktu stwórcy, który po ulepieniu ciała człowieka z prochu ziemi, tchnął w jego nozdrza, by dać mu tchnienie życia. Z martwych Chrystus przekazuje inne tchnienie życia, ducha świętego. Odkupienie jest nowym stworzeniem, bożym dziełem, a Kościół jest powołany do współpracy w nim przez posługę pojednania. Apostoł Paweł nie opowiada o samym zesłaniu ducha świętego, lecz pisze o jego owocach tak dobitnie, że można by mówić o Pięćdziesiątnicy Pawłowej również ukazanej w świetle Trójcy Świętej. Zgodnie bowiem z dwoma paralelnymi fragmentami listu do Galatów i do Rzymian, Duch Święty rzeczywiście jest darem Ojca, czyniącego nas swymi przybranymi synami, uczestnikami życia rodziny Bożej. Twierdzi zatem Święty Paweł: Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni. Ale otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: Abba, Ojcze. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego Ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa. Mając Ducha Świętego w sercu, możemy nazywać Boga poufałym słowem Abba którego używał Jezus, gdy zwracał się do swego niebieskiego Ojca. Tak jak On, powinniśmy postępować zgodnie z Duchem, w głębokiej wolności wewnętrznej. Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Zakończmy te nasze rozważania o Trójcy Świętej w Pięćdziesiątnicy. Wezwaniem z Liturgii Wschodniej Przyjdźcie narody, adorujmy bóstwo trzech osób, Ojca w Synu oraz z Duchem Świętym. Ponieważ odwieczny Ojciec rodzi równie odwiecznego Syna, królującego z Nim, a Duch Święty jest w Ojcu, uwielbiony wraz z Synem, jedyna moc, jedyna istota, jedyne bóstwo. Trójco święta. Chwała Tobie.